Do Marszu Miliona Serc zachęca też Fundacja My, Obywatele Unii Europejskiej. Zobaczmy. Nazywam się Olgierd Łukaszewicz. Cześć, jestem Marta. Cześć, tu Marek. Nazywam się Janna. Jestem Hania. I idę na marsz, dlatego że wierzę, że nie ma wolności bez solidarności. Bo chcę, aby moja córka żyła w bezpiecznym i bogacącym się kraju. Bo kocham ludzi i jest to mój obowiązek. Bo chcę, żeby prawa kobiet były przestrzegane. I odbudowy instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo i prawa człowieka. Wielu ludziom w Polsce zależy na normalności. Nasz głos się liczy i nasze zdanie jest ważne, bo wolę miłość od nienawiści. Chcemy zatrzymać łamanie praw człowieka, łamanie konstytucji, łamanie praw kobiet. Chciałabym dorastać w innej rzeczywistości. Chciałabym, żeby było nas naprawdę milion. Warto przyjść, walczmy o wolność, walczmy o nasz kraj. Mam dość dzielenia nas na lepszych i gorszych. Najważniejszymi wartościami dla mnie są wolność i demokracja. Bo chcemy prawdy, prawdziwej demokracji. Chcę Polski, w której każde dziecko traktowane jest z szacunkiem. Zachęcam, chodźcie na Marsz Miliona Serc. Piesek też będzie. Marsz Miliona Serc. 1 października pokażmy naszą siłę. Porozmawiamy o tym już teraz. Marta Małecka z nami. Dzień dobry, pani Marto. Przedsiębiorczyni, zaangażowana też w ten projekt, wspierająca, no właśnie, zryw patriotyczny, no różnie można nazywać. O tym będziemy rozmawiać. Jak również z nami mecenas Marek Musioł, pomysłodawca filmu. Dzień dobry. Kłaniam się, panie mecenasie. Chodź z nami na Marsz Miliona Serc. Skąd w ogóle pomysł, żeby się zaangażować? Czym jest ten marsz i ten zryw wolnościowy, pani Marto? Dużo się o tym mówi i myślę, że mówi się w bardzo mocnych słowach, że to znowu dzieje się teraz na naszych oczach epokowe wydarzenie. I to, co się działo podczas nagrania tego spotu i co sprawiło, że dołączyłam do tej inicjatywy, to jest fakt, że powinniśmy przestać dzielić, że to jest marsz, w którym tak naprawdę może pójść każdy. Chłopak z pieskiem, dziewczyna z rodziną, dziewczyna z dziewczyną, starsza pani z wnukami. I to jest ważne, żebyśmy na nowo poczuli, że jesteśmy jednym społeczeństwem. Razem, że razem mamy moc zmieniania świata na lepsze, nie wtedy, kiedy ktoś nas dzieli na lepszych i gorszych. Pańska motywacja, panie mecenasie? Marta była jedną z pierwszych osób, które odpowiedziały na nasze zaproszenie do nakręcenia krótkiego spotu, filmiku zachęcającego do udziału w marszu. Zrobiliśmy to pod egidą Fundacji My, Obywatele Unii Europejskiej, założonej przez Olgierda Łukaszewicza, znanego aktora, aktywistę, który, jak wiadomo, realizował różne misje w swoim życiu, a tym razem realizuje misję europejską. Od kilku lat, od 5 lat założył fundację i jego ideą jest edukacja europejska. Zdiagnozował słusznie, że ta edukacja proeuropejska nie jest na wystarczającym poziomie. I tym się zajmował przez ostatnie 5 lat. Wspieraliśmy go w tych jego działaniach i stwierdziliśmy, że teraz inicjatywa marszu może się odbyć pod egidą właśnie fundacji, a warto na marsz pójść razem, ponieważ jest to wydarzenie, spotkanie, jest to wydarzenie, skorzystanie z prawa przysługującego nam na podstawie artykułu 57 Konstytucji. Którą to Konstytucję pan przyniósł nawet? Tak, bo to jest taka prześliczna książeczka, którą każde dziecko poznać musi, a nawet dorosły. I warto korzystać z zapisanych tam uprawnień. Ja mam jeszcze w domu taką szarą wersję, która była rozsyłana. A tak, to prawda. Wtedy, kiedy konstytucja była uchwalana. Myślę sobie, że warto, żeby ludzie, którzy mówią, ja i tak pójdę zagłosować, więc dajcie mi mieć wolną niedzielę i myślą o tym, żeby nie iść na marsz, żeby przyłączyli się, zwłaszcza, że pogoda nie będzie kusić, żeby zostać w ogrodzie, więc ubierz się cieplej i chodź na marsz. Dlatego, że mamy ogromną ilość niezdecydowanych. I warto pamiętać, że jest jeszcze taki psychologiczny aspekt. Ludzie idą tam, gdzie widzą szansę na zwycięstwo. Więc im będzie nas więcej, tym więcej osób niezdecydowanych zrozumie, że naprawdę ich głos ma znaczenie, bo już tak wielu osobom zależy. Ale czy teraz państwo widzą to, ten wzrost zainteresowania na takim ostatnim odcinku przed finiszem 15 października? Jak to jest z tą motywacją? Coraz częściej, jako osoba, która jestem przedsiębiorczynią, prowadzę firmy, prowadzę szwalnię, prowadzę firmę logistyczną i rozmawiam z ludźmi, którymi mam przyjemność zarządzać codziennie i coraz częściej są aktywne pytania i rozmowy o tym, że nie mam na kogo zagłosować i wtedy rozmawiamy o tym, że masz na kogo zagłosować i omawiamy konkretne programy wyborcze i myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że Polacy zaczęli się interesować tym, na kogo mają zagłosować i dlaczego mają zagłosować i to jest właśnie ta mobilizacja i to jest właśnie też nasza odpowiedzialność, żebyśmy nie wykluczali, a zapraszali i rozmawiali i zachęcali do tego, żeby korzystać z praw, póki jeszcze je mamy.
Dlatego zanim to nastąpi, zanim nastąpią wybory 15 października, skupmy się na marszu, chodźmy na marsz, chodźmy razem i my proponujemy, aby spotkać się z nami przed Teatrem Studio o 11.30 i pójść, dołączyć do marszu razem z ekipą obywateli Unii Europejskiej. Przedmarszowa rozgrzewka o 11.30. Tak, tak. Będzie możliwość spotkania się też z Olgierdem Łukaszewiczem. Miejmy nadzieję, że on też będzie miał okazję parę słów powiedzieć. W każdym razie myślimy, że to będzie piękny dzień, piękne wydarzenie. Czy ten symbol tego marszu, takiego zrywu patriotycznego, może przełożyć się faktycznie w to pogodzenie, w to nawiązanie nici? Też z drugą stroną. Wiadomo, że ten kraj też jest podzielony. Wiemy, w jakich okolicznościach tych politycznych żyjemy w ostatnich latach i możemy mieć szczytne inicjatywy, możemy mieć hasła, możemy w to wszystko wierzyć, ale gdzieś po drugiej stronie jest to osoba, która jest nacechowana właśnie tymi podziałami. Łapie się na te rzeczy, które są pokazywane chociażby w telewizji z nazwy polskiej. Nasza inicjatywa nie jest wydarzeniem politycznym, tylko wydarzeniem obywatelskim. Mhm. I właśnie przechodząc do tego, że to jest wydarzenie obywatelskie, fajnie, że jesteśmy w TVN24. Bardzo dziękujemy. A teraz chciałabym zachęcić każdego, żeby zadzwonił do swojej babci, cioci i wujka, o których wie, że ma inne poglądy, i zaprosił ich na spacer. Bo nie taki diabeł straszny. I to naprawdę jest marsz, który będzie milionem serc łączących się i będących ze sobą razem. 4 czerwca ratusz szacował, że to było około 500 000 osób. Czy będzie milion? Zobaczymy. Najbliższa niedziela, start o 12, a o 11.30 przed teatrem. Podobno zabrakło autobusów. I pies też będzie. Będzie piesek naszego operatora Jakuba Jakielaszka, który ten spot stworzył razem z Romanem Przylipiakiem, wspaniałym reżyserem. Spot też do zobaczenia cały czas w portalu tvn24.pl. Marta Małecka i mecenas Marek Musioł. Bardzo dziękuję. Bardzo państwu dziękuję. Bardzo. Do zobaczenia o 12. Ja będę w pracy, też będziemy to wszystko pokazywać w TVN24. Wszystkiego dobrego.